można powiedzieć na przywitanie, jak mawiają Hiszpanie. Witamy Państwa ze słynnego Estadio Santiago Bernabeu, świątyni futbolu. Witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W dzisiejszym meczu Real Madrid zagra przeciwko Legii Warszawa. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. W ataku i w pomocy po trzech zawodników, obrona czteroosobowa. Dobry podział ról. Tak się dziś gra, to jest efektywne. Szeroko ustawieni boczni napastnicy mają proste zadanie. Dogrywają do dziewiątki, a ten wykańcza akcję. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj czwórką z tyłu, aż piątką w środku, z jednym napastnikiem na szpicy. A z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko chronić przed atakami rywali, ale też zapewniać więcej piłek wysuniętemu napastnikowi. Dwaj grający bliżej niego pomocnicy mogą obsługiwać go podaniami prostopadłymi lub zagrywać na skrzydło. Benzema! Ajaj, piłka minimalnie mija słupek. Gareth Bale nie przewiduje niespodzianki. Przewiduje wygraną i to pewną Realu Madryt. Dobre podanie na wolne pole. Rodriguez! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Kapitalny strzał, popatrzmy, tuż nad ziemią. Jak widać, bramkarz nie dał rady zatrzymać piłki. Pierwszy gol w 8 minucie spotkania. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Blisko pole karne. Dobre, ofensywne wyjście. Gareth Bale. No, mało za... Uderzenie. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry. I przy dobitce bramkarz był już bezradny. Dwa szybkie ciosy. Przeciwnik w szoku. 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Przechwyt, ale nie opanował. Atak legionistów. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Marcelo. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Bartosz Bereszyński. Próbował, ale nie udało się. Sergio Ramos. Już blisko pola karnego. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Gareth Bale. Benzema. Oddalają grę od strefy obronnej. Odzidzia. Kucharczyk. Robi się niebezpiecznie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Gareth Bale. Rodriguez. Sędzia pokazuje, że był faul. Zobaczymy, czy skończy się tylko na słownym upomnieniu. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Wgrywa tę piłkę głową do partnera. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Dobra interwencja, blokuje centrę. Klouszek. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No, może być groźnie.
Jest okazja do strzału. Wspaniale! Cristiano Ronaldo ponownie wpisał się na listę strzelców. On ma prawdziwy instynkt strzelecki. Potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. No i mamy kolejną bramkę. Ciężko będzie odrobić tę stratę. Jeśli chce się gonić wynik, to najpierw trzeba pomyśleć o zorganizowaniu obrony, żeby nie tracić kolejnych goli. 3-0 to solidna zaliczka. Można już spokojnie myśleć o obronie wyniku. Blisko pole karne może strzelać. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Dobrze, w sukurs idzie mu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Koniec pierwszej połowy. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Odzidzia. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ładnie się zapowiadało, ale się psuło. Dobrze, przebił się. Fantastycznie to broni. I rozpoczną królewscy od rzutu za łuk. No, już blisko pole karne. No, będzie gol? Ależ wspaniale. Wychanka w polu karnym, no ale nie ma co się dziwić. Będzie dośrodkowanie, za chwilę rzut rożnego. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Gareth Bale rozgrywa dzisiaj świetne zawody. Niepodzielnie rządzi w ataku, ale w ogóle jest chyba najlepszy na boisku. Dobry występ, to prawda. Często już zmuszał bramkarza rywali do interwencji, a raz nawet do kapitulacji, czego dowód realizator pokazuje nam teraz na ekranie. Cristiano Ronaldo. Królewscy wyprowadzają atak. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Strzela! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Out. Real Madryt wznowi grę. No, nie mogą się przebić. Odzidzia. No, przejął, ale nie opanował piłki. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Zaraz będą dośrodkowywali rzut rożnego. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Rodriguez. Dobra pozycja do oddania strzału. A szkoda. Nie udało się opanować piłki. Odzidzia. Klouszek. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Blisko już do bramki. Uderzenie, Benzema. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Dobre to podanie głową. Bartosz Bereszyński. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut.
Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Karim Benzema uderza. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. I mamy zmianę w drużynie Legii. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Benzema. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Legia rozpoczyna od rzutu z autu. Maciej Dąbrowski. Pozostały ostatnie 3 minuty do końcowego gwizdka. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Cristiano Ronaldo jest z piłką, coraz bliżej pole karne. Ależ popis bramkarskich umiejętności, fantastycznie. Kibice tworzą swoim dopingiem fantastyczną atmosferę na stadionie. Rzeczywiście, kuralnym śpiewem starają się zachęcić. Koniec, królewscy. Dobre podanie.